Bóg jest bardzo dobry, ma naprawdę dobre plany dla Ciebie, dla każdego z nas. Bóg jest wspaniały. Mam serdeczne pozdrowienia z Kościoła Świątkowego Kościoła Warszawy w Warszawie. Bardzo też dziękuję za zaproszenie. To wielki przywilej być na Dniach Upamiętania i tutaj w Kościele Betel w Ustroniu. To jest zawsze niesamowity przywilej. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Tak jak powiedziałem, pozdrowienia z naszego Kościoła, dla Kościoła Betel i dla wszystkich, którzy jesteście z różnych wspólnot, zborów, kościołów, gdziekolwiek pojedziecie. Też pozdrowienia od nas z Kościoła Świątkowego z Warszawy. Chciałbym na początku podzielić się pewnym świadectwem. Wierzę, że jedno słowo od Boga może zmienić kierunek Twojego życia. Jedno słowo, nawet wyczytane w tej księdze, może dać nam objawienie i pomoc i łaskę, byśmy wiedzieli, co robić w życiu. I wiecie, my jakiś czas temu przeprowadziliśmy się do Warszawy z całą rodziną, by zakładać nowy kościół. Zrobiliśmy to dlatego, bo Bóg nam bardzo konkretnie objawił pewne miejsce, adres, niesamowity sposób nas prowadzi. To jest oddzielne świadectwo i długie, i dzisiaj nie będę tego opowiadać. Ale kiedy wypożyczaliśmy różne sale, szukaliśmy dla kościoła miejsca stałego, które możemy wynająć na cały czas. I kiedy tak szukaliśmy, znalazłem pewien budynek. I pamiętam, zacząłem się modlić, szukać Boga i mówić: Boże, daj mi odpowiedź, czy jest to miejsce na ten czas. Co o tym myślisz? I czytałem Biblię i pamiętam, to było w grudniu, więc czytałem taki tekst z Ewangelii Mateusza z pierwszego rozdziału o tym, jak Maria poczęła przez Ducha Świętego. A mąż jej, a właściwie jeszcze narzeczony jej, według naszego dzisiejszego nazewnictwa i spojrzenia, rozważał w swoim sercu, co zrobić. I Mateusza 1, 19 i 20 mówią tak: a Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, i kiedy czytam to słowo, zaczynam myśleć, przecież ja cały czas rozmyślam, modlę się, co zrobić, jaką podjąć decyzję. Może jesteś dzisiaj w podobnej sytuacji i myślisz, jaką podjąć decyzję. Zwróć się do Bożego Słowa, zwróć się do Biblii, zacznij się modlić. Bóg odpowiada. I wiecie, czytam to słowo i widzę, że to przecież chodzi też o mnie, że ja podobnie jak Józef rozmyślam, co zrobić. I ten anioł się ukazuje i mówi: nie bój się, Józefie, przyjąć swojej żony, bo to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I mówię: amen, Boże, to jest to miejsce, to jest ten budynek, to jest odpowiedź dla Ciebie, dla mnie, od Ciebie. I wiecie, zwołałem ludzi w kościele, mówię: wierzę, że Bóg mi to objawił. Dzisiaj jest Paweł z naszego kościoła też tutaj razem ze mną, ale wiele osób spotkaliśmy się i mówię: wierzę, że Bóg wkłada to mi do serca. I wiecie co? Od stycznia zaczęliśmy robić remonty. Remonty trwają jeszcze do dzisiaj. 2 października chcemy mieć otwarcie takie oficjalne. Przywiozłem nawet z tego powodu kilka takich ulotek zapraszających. Jak ktoś chciałby z Ustronia, czy z Południa, czy skądkolwiek jesteście, do Warszawy przyjechać, tu mamy adres, mapkę, można przyjechać. Jeśli ktoś chciałby, to mam tu więcej tutaj i na dole jeszcze tam gdzieś zostawimy. I czemu o tym mówię? Bo bardzo dziękuję za modlitwę. Jest wiele osób, które modlą się o zakładanie kościołów. Czemu w ogóle ja przez wiele lat byłem ewangelistą i misjonarzem, jeździłem po Polsce, po Europie, głosząc Ewangelię i w jakimś momencie życia Bóg przemówił do mnie, by zakładać nowy kościół. Wiecie czemu? Bóg mi pokazał pewną rzecz. Najlepszym sposobem ewangelizacji jest zakładanie nowych kościołów, nowych zborów, nowych wspólnot. Tam, gdzie jest potrzeba. I bardzo dziękuję za modlitwę i proszę o modlitwę o nasz Kościół, bo bardzo jej potrzebujemy. Jest tam 2 miliony ludzi i większość nie słyszała o Jezusie. Są kościoły, są zbory, ale wielu ludzi potrzebuje usłyszeć o Jezusie. I chciałem tym zacząć, ale teraz już chcę konkretnie przejść do Bożego Słowa. I chciałbym, byśmy mogli otworzyć Psalm 91. Psalm 91. Jeśli nigdy nie czytałeś psalmów, chcę Ciebie dzisiaj zachęcić, byś zaczął to robić. Są takie nawet wydania Nowych Testamentów razem z psalmami. Jeśli nigdy nie czytałeś psalmów, zacznij je czytać. Czemu do tego chcę na samym początku nas zachęcić? Dlatego, że w psalmach możemy zobaczyć siebie. Możemy zobaczyć nasze przeżycia, nasze doświadczenia, obawy i trudności, jakie przeżywamy w życiu, często wcześniej
król Dawid i wielu innych psalmistów to samo przeżywało. I dlatego psalm 91, chciałbym, byśmy mogli się otworzyć i chciałbym, byśmy na podstawie niego mogli kilka ważnych myśli wyciągnąć. Psalm 91 i zanim zacznę, jeszcze kilka słów osobistego świadectwa. Miałem ten niesamowity przywilej, to uważam jest wielka Boża łaska, że urodziłem się w rodzinie wierzących rodziców i pamiętam, że moi rodzice modlili się ze mną i czytali mi Biblię od moich najmłodszych lat, kiedy byłem naprawdę małym dzieckiem. I uważam, że jest to wielki przywilej, wielka łaska i pamiętam, coś się wydarzyło szczególnego w życiu naszej rodziny. Otóż pamiętam, któregoś wieczoru pukają sąsiedzi, mieszkaliśmy w bloku, wtedy w Lublinie, pukają sąsiedzi i mówią do mojej mamy: pani Siczkowa, pani bierze wszystko, co najważniejsze z domu i szybko wychodzi na ulicę, bo jest trzęsienie ziemi i może wszystko runąć. Był taki czas, na początku lat 70., że w Lublinie zatrzęsła się ziemia. Ja słyszałem to, co mówi ta sąsiadka, aby wziąć najważniejsze rzeczy, jak najszybciej być przygotowanym do wyjścia i wyjść. I pamiętam, wziąłem dwie najważniejsze rzeczy, jakie wtedy miałem jako mały chłopiec. Wiecie, co wziąłem? Wziąłem moją dziecięcą Biblię i latarkę. Biblię, żeby czytać, latarkę, jakby nie można było czytać. I pamiętam, moja mama wtedy z babcią, mojego taty nie było, zaczęły pakować najważniejsze rzeczy. Tak się dziwiłem, że one tak dużo potrzebują czasu. Ja byłem w stanie spakować się w pół minuty. I ta historia pokazuje pewną rzecz, że dla mnie, dla dziecka, który był wychowany w rodzinie, gdzie Pismo Święte było czytane i było znane i było ważne, ja wiedziałem, co jest najważniejsze. I chcę zadać dzisiaj pytanie nam, o czym myślą twoje dzieci, kiedy mówisz o najważniejszych rzeczach? Czy dla nich Biblia, Pismo Święte i ta księga i to słowo jest najważniejszą księgą? Czy jeśli twoje dzieci byłyby w sytuacji trudnej, może zagrożenia, czy wiedziałyby, co jest najważniejsze? Może powiesz tak: o, ja nie miałem tej łaski, tego przywileju, by rodzice czytali mi Biblię, by mnie tak wychowywali, ale chcę ci powiedzieć, na tobie jest teraz odpowiedzialność za twoje dzieci, za przyszłe pokolenia. Czy oni poznają Jezusa przez twoje życie? Czy oni zobaczą Jezusa w tobie? Czy oni doświadczą Jezusa i Jego zbawiającej mocy przez twoje uczynki, twoje słowa i twoje życie? Chcę powiedzieć, nasze dzieci są tak bardzo ważne. I może Bóg powołuje ciebie, jesteś tutaj po to, ażeby przekazywać następnym pokoleniom. Nie chodzi może tylko o fizyczne dzieci, ale ludzie, którzy się nawrócą i staną się duchowymi dziećmi, którym możesz usłużyć i powiedzieć im Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I dlatego chcę zacząć tym pytaniem. I chcę dzisiaj mówić na podstawie psalmu 91 na taki temat: obfite życie w kryzysie. Czy w ogóle to jest możliwe, by mieć obfite życie w czasie kryzysu? Kryzysy różne przychodzą do naszego życia. Czasami jest to kryzys duchowy, czasami jest to kryzys materialny, a czasami jeden i drugi się nakłada i czasami żyjemy na takiej pustyni, czy w kryzysie, czy w trudnościach, czy w braku przez długi czas. Czasami żyjemy w ograniczeniach, w nałogach, w grzechu, w trudnościach i mówimy: moje życie to pasmo problemów. Moje życie to tragedia. Moje życie to kryzys. Moje życie nie jest, jak mówi Biblia, od chwały do chwały, ale od upadku do upadku, od nałogu do nałogu, od problemu do problemu, od grzechu do grzechu. Nie chcę, by ktokolwiek podnosił rękę, ale wiem, że takie życie wielu ludzi niestety prowadzi. I ten psalm 91 jest niesamowitym psalmem, bo pokazuje to, co Bóg ma dla nas. Tu wiele razy padło takie niesamowite stwierdzenie: Bóg ma dobry plan dla ciebie. Bóg ma dobre plany dla nas. I ten psalm, wierzę, że dzisiaj jest ostatni dzień dni upamiętania. Chciałbym, byśmy tym psalmem mogli was wszystkich wypuścić dalej. A żebyście mogli zapamiętać słowa tego psalmu, przesłanie tego psalmu i to, co tu jest napisane, on wskazuje nam na Boga i na Jezusa Chrystusa w bardzo szczególny sposób.
Dzisiaj jest bardzo szczególna data. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę. 11 września. W 2001 roku, 11 września, nastąpił atak terrorystyczny na wielkie wieże w Nowym Jorku, World Trade Center. Jest niesamowita historia, dzisiaj nam znana, pewnego człowieka, który miał na imię Stanley, czy Szczepan po polsku, pracował na 81 piętrze i kiedy zobaczył zbliżający się samolot w kierunku wieży, szybko skrył się pod biurko i zawołał do Boga krótką modlitwą: Boże, pomóż, bo nic sam nie mogę zrobić. I kiedy samolot uderzył w ten budynek, wiele rzeczy się zawaliło i on utknął i został zagruzowany, ale pamiętamy, modlił się wcześniej. I za chwilę zaczął wołać i jakiś człowiek z innego biura usłyszał go. Przyszedł, odkopał go i razem przez ciemność i przez ten pył zaczęli się przedzierać i przez 81 pięter zaczęli schodzić na dół, zaczęli schodzić na dół, zaczęli schodzić na dół, aż osiągnęli parter, wyszli z budynku uratowani. Obfite życie w czasie kryzysu. Boża ochrona w czasie kryzysu. Boża ochrona w czasie trudnym jest wtedy, kiedy my wołamy do Boga. Chciałbym, byśmy mogli czytać ten psalm teraz i może nie cały nawet, ale na razie przeczytajmy pierwszych 7 wersetów. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzą moja. Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy i piórami swymi okryje cię, wierność Jego jest tarczą i puklerzem, nie ulęknie się strachu nocnego, ani strzałej lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe, chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Co za obietnica, co za słowo. Chciałbym, byśmy przez chwilę mogli się zastanowić nad tym psalmem i chcę powiedzieć, że takie słowa padły wczoraj, ci, którzy byli wczoraj, kiedy motocykliści przyjechali tutaj i kiedy wiele było świadectw, pamiętam, ktoś znowu powiedział takie piękne zdanie: to, co najlepsze, jest ciągle przed nami. I ten psalm pokazuje nam, wierzę, że to jest Boża zasada, że to, co najlepsze, to dopiero jest przed nami. Jest polskie przysłowie, które brzmi trochę inaczej. Polskie przysłowie mówi tak: to, co dobre, szybko się kończy. I niektórzy może mówią: wspaniałe dni upamiętania, szczególny tutaj czas duchowej atmosfery, chwały, uwielbienia, Bożego pokoju, działania Bożego, uzdrowienia. No ale się kończy. Chcę zaproponować inne przysłowie. To, co najlepsze, się dopiero zaczyna. To, co najlepsze, się dopiero zacznie. To nie musi być tak, że wyjeżdżając stąd z Ustronia ma być, że to, co najlepsze, się skończyło. Nie, wierzymy, że może to, co najlepsze, dopiero się zacząć. Z Jezusem. Przez Jezusa. W Jezusie. Dzięki Jego łasce, dzięki Jego miłości, dzięki Jego mocy, dzięki Jego obecności w Twoim życiu, to, co najlepsze, dopiero może się zacząć. List do Koryntian mówi nam o tym, ja nie będę może tego czytać, ale w pierwszym liście do Koryntian, w 2 rozdziale, a 9 wersecie, zacytuję to słowo, jest powiedziane tak: czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Bóg przygotował dla tych, którzy Boga kochają. I wierzę, że to jest powiedziane o niebie, o wieczności, o przyszłości z Bogiem, ale też wierzę, że tu na ziemi możemy doświadczać niesamowitej Bożej łaski, mocy i Bożego błogosławieństwa. Wierzę, że to, co najlepsze, dopiero może być przed nami i dlatego popatrzmy przez chwilę na ten psalm, dokładnie na 1 werset. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego. Jest tu bardzo ważne słowo: mieszka. Gdzie mieszkasz? Tam, gdzie mieszkasz, jesteś najwięcej czasu. Tam, gdzie mieszkamy, przebywamy nam najdłużej. Tam, gdzie mieszkamy, jest to ważne miejsce. I Biblia mówi, że można mieszkać pod osłoną Wszechmogącego Boga, Najwyższego Boga. W Nowym Testamencie, też nie będę tego czytać, ale zacytuję, w 1 liście Jana jest powiedziane tak: kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, 4 rozdział mówi.
jeszcze raz to powiem. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg mieszka w nim. Nowy Testament, Nowy Przymierze pokazuje nam coś więcej niż tylko objawiał Stary Testament. W Starym Testamencie było tak, że Bóg osłaniał nas na zewnątrz. A w Nowym Testamencie Biblia mówi, że Bóg może zamieszkać w nas i chce ochraniać ciebie i od zewnątrz, i od wewnątrz. Twoje serce, twoją duszę, twoje ciało, twoją rodzinę, wszystko wokół ciebie. I Biblia mówi, że jest pewien klucz. To jest słowo mieszkać. Czyli być tak blisko, być ciągle w tym samym miejscu, gdzie mieszka Bóg. Psalm 73, ostatni werset, werset 28 mówi, psalmista wyznaje tak, moim szczęściem jest być, zwróćmy uwagę na słowo, blisko Boga. Nie daleko od Boga, nie w ogóle przy Bogu, nie licząc się z Bogiem, nie odwiedzając Jego co jakiś czas, ale będąc blisko Niego. Jeśli postanowisz dzisiaj, aby być blisko Boga, Bóg będzie w szczególny sposób z tobą, ciebie strzegł, prowadził i będzie z tobą. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, a dalej następny werset mówi, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Coś jeszcze na temat przebywania w cieniu i na temat mieszkania. Był taki człowiek w Starym Testamencie, nazywał się Lot. Gdzie on mieszkał? W najgorszym miejscu na ziemi. Sodoma i Gomora. Nie można sobie było wyobrazić czegoś gorszego. Może podobnie jak Lot mieszkasz w takim mieście, w takiej miejscowości, na takiej ulicy i w takim miejscu, gdzie mówisz, tu jest strasznie. Bo wszędzie wokół mnie to meliny. Bo wszędzie wokół mnie to okazje do grzechu. Wszędzie jest mono, jak mówił pastor Michał Chydzik, monopolowy. Wszędzie jest możliwość łatwego dojścia do grzechu. Tu jest niebezpiecznie, tu jest źle, tu kryminaliści mieszkają, tu po prostu alkohol się leje strumieniami. Tu w ogóle jest takie zagęszczenie ciemności grzechu, że nie chciałbym tu mieszkać. Lot mieszkał w takim miejscu. I to, co Biblia mówi, to jest niesamowite, że Bóg ochronił Lota mimo tego, że tam mieszkał. Wiecie, jak ochronił go też? Wyprowadzając go stamtąd. Czy to nie jest lekcją dla nas? Jeśli możesz nie być w miejscu tak złym, to jeśli jest ta możliwość, uciekaj z tego miejsca. Bóg wyprowadził Lota, Bóg go zachował, Bóg w szczególny sposób ochronił jego. Chociaż mieszkał w tak strasznym, tak złym miejscu. W Nowym Testamencie apostoł Paweł przyjechał do pewnego miasta. Kiedy przyjechał do pewnego miasta, do Koryntu, Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, mówią nam, że Bóg przemówił do niego w śnie i mówił tak, Pawle, nie bój się, jest tu wielu ludzi w tym mieście, nikt nie targnie się na ciebie. Czemu tak mówił? Prawdopodobnie Bóg tak mówił do Pawła, bo było wiele niebezpieczeństw, które były wokół niego. Więc nieważne, czy jest mało, czy dużo, czy bardzo dużo niebezpieczeństw, jeśli mieszkamy pod osłoną Bożą, jeśli mieszkamy w Jego obecności, jeśli mieszkamy w Nim, On przede wszystkim mieszka w nas, nie musimy się niczego bać. A tu czytamy jeszcze coś o cieniu. Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego? Jak można przebywać w cieniu, żeby być blisko cienia kogoś? Mogę brata Jana prosić? Żeby być blisko tutaj w cieniu Jana, to ja muszę być blisko Niego. Ja nie mogę być daleko Niego, bo nie będę wtedy w cieniu Jego. Żeby być w Jego cieniu, muszę być blisko. Dziękuję, na razie dziękuję. To bardzo krótka inscenizacja, ale później bądźcie gotowi, bo jeszcze może coś się wydarzy. Biblia mówi, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Jest niesamowity fragment w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, który mówi o apostole Piotrze, że ludzie chcieli, aby cień przychodzącego Piotra padał na nich. Ktoś pamięta, kto czyta Biblię? Tak, w 4 rozdziale. Nie będziemy czytać ze względu na czas. Odsyłam do tych fragmentów z Biblii. 4 rozdział mówi bardzo konkretnie o tym, że ludzie chcieli, aby cień padał. Dlaczego? Ja sobie wyobrażam tą sytuację. Mniej więcej to mogło być tak. Piotr i Jan chodzili na godzinę modlitwy do więzienia. Przepraszam, do świątyni. W więzieniu też dobrze się modlić. Przejęzyczenie. Do świątyni. A ludzie prawdopodobnie potrzebowaliby się o nich modlić. I Piotr i Jan modlili się o ludzi, rozmawiali z ludźmi, ale mówią, musimy teraz iść na modlitwę. I kiedy szli na modlitwę,
Tak sobie próbuję to wyobrazić. Może słońce było z tej strony, a ludzie chorzy byli z tej strony. I przechodzi Piotr i cień przychodzącego Piotra pada na tych ludzi i oni nawet nie wiedzą, a tam ktoś został uzdrowiony. Jeden, drugi, trzeci wstał ze swoich noszy. I następnego dnia jest podobna sytuacja, że znowu Piotr i Jan idą do świątyni, aby się modlić. Jak myślicie, gdzie są chorzy ludzie? Chcą być w cieniu, chcą być jak najbliżej. I to, na co chcę zwrócić naszą uwagę, wielu biblistów i tych, którzy czytają, rozważają Boże Słowo, twierdzi, że to nie był tylko zwyczajny cień. Że to był cień samego Jezusa, który był w apostole Piotrze. To obecność Jezusa, który zamieszkiwał w nim, sprawiała to, że Boża moc tak mocno działała. Ale trzeba było być blisko Jezusa i blisko tych, w którym mieszka Jezus. Pozwólcie, że powiem jeszcze jedną lekcję. Jeśli chcesz doświadczać Bożej ochrony, osłony, błogosławieństwa i prowadzenia, bądź blisko Boga i blisko ludzi, w których mieszka Jezus. Jeszcze raz to powiem. Bądź blisko Boga, to jest po pierwsze, blisko Jezusa i blisko ludzi, w których mieszka Jezus. Kiedy wyjedziesz stąd, nie próbuj niczego robić sam, ale pozostań blisko ludzi, w ich cieniu, bliskiej obecności, którzy znają Jezusa, kochają Jezusa, chodzą z Nim codziennie. Tak? Amen? I popatrzmy następne wersety. Jeśli ktoś mieszka pod osłoną, jeśli przebywa w Bożym cieniu, to mówi do Pana tak: ucieczko moja, twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Jeśli jesteś blisko Boga, możesz wierzyć i wypowiadać słowa zaufania i słowa wiary. Bo co się dzieje? On wybawi cię z sideł ptasznika i od zgubnej zarazy piórami swymi okryje cię. Wybawi cię z sideł ptasznika. Przypominam sobie Noego z Starego Testamentu. Noe był w takiej sytuacji, że mógł zginąć jak inni, ale Bóg postanowił go uratować i jego rodzinę i wszystkie zwierzęta, które weszły do arki. I bardzo ciekawe jest to, że Bóg wybawił go od śmierci w ponadnaturalny, w szczególny sposób. Ile trwał potop? Ktoś mówi 40, mówi rok. 40 dni padał deszcz. Zbierały wody 150 dni. A Noe i jego rodzina i wszystkie zwierzęta przebywali w arce rok. Noe miał 600 lat, kiedy wszedł do arki i 601 lat, kiedy wyszedł z arki. Tak mówi Biblia. I teraz wyobraźmy sobie tą sytuację. Przez rok być w arce, ile to trzeba jedzenia? Ile to trzeba cierpliwości? Dla żony, synów, rodziny, dla teściów. A ile to potrzeba jeszcze cierpliwości, żeby z tymi wszystkimi zwierzętami wytrzymać i je wyżywić? Ja nie wiem, ale wierzę, że Bóg po naturalny sposób zatroszczył się, aby tam było wystarczająco jedzenia, a żeby tam było jakieś światło, a żeby tam było ciepło i aby oni byli w stanie przez rok być w tej arce, bo na zewnątrz zniszczenie. Widzę, że w niektórych oczach to było niesamowite, ale nie jestem na pewno przekonany, że tak samo może być w moim życiu. Jeszcze jeden przykład, dobrze? Przykład Starego Testamentu, kiedy ptasznik atakuje owady, tak? Pająk atakuje owady. Czy jeśli przypomnimy sobie Stary Testament i Egipt i Faraona, kiedy naród izraelski wyszedł pod wodzą Mojżesza, to Faraon próbował ich zatrzymać i zawrócić do Egiptu. I co się wtedy stało? Bóg otworzył przed nimi Morze Czerwone. Chcę ci powiedzieć taką rzecz. Bóg jest w stanie po naturalny sposób zachować ciebie od zła i grzechu, jeśli Jemu zaufasz. Jeśli zaufasz Jezusowi. Cokolwiek by się nie działo, kiedy wyjedziesz z tych dni upamiętania, z Ustronia i z tego miejsca, Bóg jest w stanie otworzyć nawet morze przed tobą. Bóg jest w stanie uczynić cuda dla ciebie. I taka historia, może humorystyczna. Pewien człowiek dopiero się nawrócił, a był przez wiele lat narkomanem. I kiedy się nawrócił, swoją pierwszą Biblię zaczął czytać i nikt mu nie powiedział, że ma czytać od Nowego Testamentu, mówili Jana, więc zaczął czytać od pierwszej Mojżeszowej. Przeszedł całą pierwszą Mojżeszową i zaczął czytać drugą Mojżeszową, natrafił na 14 rozdział i siedział gdzieś na rynku w mieście i tak czyta tę Biblię na kolanach i nagle czyta o przejściu
przez Morze Czerwone Izraelitów i zaczyna w niesamowity sposób się ekscytować. Mówi, o, to Bóg naprawdę czyni cuda, to Bóg jest wielki. I nagle przechodzi tam na tym rynku jakiś starszy człowiek, bardzo dobrze wyedukowany teologicznie, czytający wiele książek, nie tylko Biblii, ale wiele różnych rzeczy. I tak podchodzi i tak patrzy, młody człowiek czyta Biblię i tak się ekscytuje tym, co jest tam napisane. Mówi, młody człowieku, może ci coś wytłumaczyć, czegoś nie rozumiesz, bo tak się dziwnie zachowujesz, kiedy czytasz Pismo Święte. A on mówi, niesamowite, co czytam, że Bóg rozdzielił Morze Czerwone i oni przeszli suchą nogą. I ten starszy człowiek mówi, no wiesz, widzę, że jesteś młody w czytaniu Biblii. Chyba pierwszy raz czytasz Biblię, prawda? Mówi, tak, jest cudowna, ekscytująca. On mówi, wiesz, to trzeba popatrzeć na oryginał, to trzeba popatrzeć na wiele innych jeszcze książek, to trzeba zobaczyć, że to słowo tu Morze Czerwone, to można tłumaczyć Morze Sitowia, czyli morze bardzo płytkie, takie morze po kostki. Więc tak bądź ostrożny, kiedy czytasz Biblię, nie bierz wszystkiego tak bardzo dosłownie. Tak trochę posmutniał, spuścił głowę i czytał dalej. I kiedy czytał dalej, znowu zaczął się ekscytować, ale teraz dopiero był podekscytowany. Ten starszy człowiek obrócił się i wraca z powrotem i mówi, co się stało? Co ci teraz wytłumaczyć, młody człowieku? A mówi, Bóg jest niesamowity, Bóg jest niesamowity. Co się stało? A mówi, w tym morzu po kostki potopił całą armię Faraona. Znana historia, może trochę humorystyczna, ale pokazuje coś bardzo ważnego. Bardzo ważnego. Pokazuje to, że kiedy wyjedziesz stąd i zaczniesz czytać tę księgę, zaczniesz czytać psalmy, Nowy Testament, wierz we wszystko, co tam jest napisane. Jeśli ktoś ma Biblię i wierzy, niech ją podniesie i powie amen. Jeśli masz Nowy Testament, powiesz amen. Będę czytać. Będę wierzyć. Tylko jeden mówi. Będę wierzyć. Będę wierzyć. Łatwiej jest czytać, trudniej jest wierzyć. Dlatego tak ważne jest, byśmy i czytali, i wierzyli całym sercem w to, co tu jest napisane. I słuchajmy, co tu jest napisane. Bo on wybawi ciebie, sideł ptasznika. Jeśli diabeł jest jak ten ptasznik, który chce ciebie powstrzymać na nowej drodze za Panem Jezusem, powiem ci, on nie ma siły, by ciebie powstrzymać. On nie ma szans z mocą krwi Jezusa Chrystusa. On nie ma szans z mocą Bożej chwały i obecności w twoim życiu. On nie ma szans, zacznie się cofać, bo zobaczy Jezusa w tobie. Bo zobaczy, że Jezus mieszka w tobie i mimo tego, że dopiero mieszka w tobie może od dwóch dni, od jednego dnia, może nawet od godziny, to on się musi cofnąć. I Pan Bóg cię wybawi. Biblia mówi, wybawi cię z sideł ptasznika. Wybawi cię od zgubnej zarazy, piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Kiedyś miałem takie doświadczenie. Jeździłem jako misjonarz po całej Europie, mieliśmy taką przyczepę. Ktoś nam podarował dużą przyczepę kempingową, ale naprawdę dużą. Niektórzy pamiętają nawet na dniu upamiętania, kiedy z nią tu przyjechaliśmy z dziećmi. Z żoną i z dziećmi, z całą rodziną. I kiedy raz jechaliśmy z tą przyczepą, ona miała 7,5 metra. Bardzo ciężka. My tam naładowaliśmy dobytek cały i podróżowaliśmy całe wakacje. I pamiętam, jechaliśmy samochodem, razem z samochodem to było 11 metrów ten zestaw miał. I jedziemy na autostradzie w Niemczech i nagle jakiś samochód wyprzedza nas i światłami pokazuje coś i my tak myślimy, o co chodzi? Ale myślimy, zatrzymamy się, może coś się stało. Kiedy ja wychodzę i patrzę z tyłu, hak jest oderwany i tak wisi, a przyczepa na takim ostatnim włosku wisi. Na najszybszych autostradach w Europie, gdzie się nie jedzie 60, tylko bo trąbią, jak najszybciej się jedzie. I pomyślałem sobie, Boże, jaka Twoja łaska jest, że ktoś to zauważył, to chyba byli Boże aniołowie, że my się zatrzymaliśmy, że nie jechaliśmy pędząc dalej, bo jakby ta przyczepa się urwała, aż strach pomyśleć, co by się stało z przyczepą i tym, co jest w niej i co by się stało z innymi samochodami, które jadą za nią. W ostatnim momencie Bóg to zrobił. O tyle świadectwo jest niesamowite, że my tą przyczepę jechaliśmy nią do Danii, żeby tam mieć gdzie mieszkać na misji.
I musieliśmy ją zostawić w Niemczech. Pojechaliśmy do Danii i Bóg uczynił cud. Ktoś nam sfinansował cały nowy hak, zaprosił nas do hotelu i wróciliśmy z powrotem, wszystko naprawione i wróciliśmy do Polski. Biblia mówi, pod piórami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem, nie ulękniesz się strachu nocnego. Pozwólcie jeszcze jedno świadectwo z Warszawy. Zanim się przeprowadziliśmy do Warszawy, prowadziliśmy misję w Warszawie i prowadziliśmy taką misję wśród bezdomnych na dworcu wschodnim PKP w Warszawie. Gdzie można spotkać wielu bezdomnych? Na dworcach, tak? I my mieliśmy takie kocyki, które rozdawaliśmy w zimie tym bezdomnym, głosząc Ewangelię przy tym, rozdając Nowe Testamenty, rozmawiając z ludźmi. I pamiętam pewien człowiek, nazywał się pan Kazio. Do mnie podszedł i mówi, ja znam takich, którzy potrzebują takich kocy. Czy może możesz pójść ze mną? Ja mówię, dobrze, a gdzie? A on mówi, pójdzie pan za mną. No i idziemy i to jest na Pradze, starej Pradze w Warszawie, koło dworca wschodniego. I idziemy taką uliczką i się latarnie skończyły świecić. Ciemno. Ja z kocami, z Nowymi Testamentami, a pan Kazio mnie prowadzi. Ja mówię, panie Kazio, jeszcze daleko? On mówi, jeszcze, już nie. Ja sobie myślę, nikogo nie ma ze mną, jestem sam. Jest noc, tu nie ma światła, nie wiadomo co będzie. Mówię, panie Kazio, jeszcze daleko? Mówi, jeszcze nie. I następne kilkaset metrów idziemy, coraz bardziej zapuszczając się w głąb. I w końcu pan Kazio mówi, o, pod tym drzewem mieszkali, ale ich nie ma. No niestety, ja taka, dzięki Bogu. Ale pan Kazio mówi tak, ale jak ich spotkam, to zaproszę ich na ewangelizację. I faktycznie następnego dnia przyszli i mówią do mnie tak. Czy można by dostać jeszcze Nowy Testament? Ja mówię, mamy tutaj kanapki, koce, ubrania. Mówię, nie. Czy ja mógłbym Nowy Testament jeszcze dla znajomych dostać? Kiedy zaczynasz głosić Ewangelię, kiedy zaczynasz mówić o Jezusie, kiedy robisz to odważnie i kiedy nawet wydaje się, że jest niebezpiecznie, jakiś strach zagląda ci w oczy, Biblia mówi, nie ulękniesz się strachu nocnego. Strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, chociaż padnie wielu, ciebie to jednak nie dotknie. Jeszcze jedno miejsce teraz chciałbym czytać z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 26 rozdziału. Tutaj widzimy niesamowitą Bożą opiekę, ochronę i łaskę nad Jakubem. Przepraszam, nie o Jakubie, tylko o Izaaku. Potem nastał głód w kraju, inny niż pierwszy głód, który był za czasów Abrahama i poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje. Dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Czytamy o tym, że Izaak znalazł się w czasie kryzysu w kraju, w którym był. Co to znaczy kryzys? Głód. Nie ma co jeść. Rola nie przenosi pożywienia. Nie wiadomo skąd brać jedzenie, pieniądze. Kryzys. Nie ma nic. I prawdopodobnie była sytuacja taka, że Izaak zaczął myśleć, aby pójść po pomoc. Może szukać pracy, może szukać jedzenia. Gdzie? W Egipcie. Czy dzisiaj to nie jest podobne, że wielu ludzi, naszych rodaków, próbują znaleźć pracę poza granicami kraju. Próbują gdzieś tam dalej szukać, bo może tam znajdą chleb, znajdą pomoc. I on to rozmyśla. Może wielu jego znajomych wyjechało i on pozostał sam. I Bóg do niego mówi, nie idź nigdzie, ale zostań tutaj. Jak to tutaj? Tu jest kryzys. Tu jest głód. Tu jest ciężko. Tu nie ma pracy. Tu nie ma pieniędzy. Tu nie ma jedzenia. Tu nie ma nic. A Bóg mówi, zostań tu, a będę ci błogosławić. I bardzo ciekawe jest to, co Izaak zaczyna robić w czasie kryzysu. Pamiętamy, o czym zaczęliśmy mówić? Obfitość w czasie kryzysu. Obfitość w czasach kryzysu. I czytamy 12 werset. Izaak siał owej ziemi. Jaka to była ziemia? Prawdopodobnie sucha ziemia. Prawdopodobnie ziemia, która nie przynosiła plonu. I zebrał w tym roku jakie plony? Stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił i zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, także stał się bardzo zamożny. Miał stada owiec, stada bydła, liczną służbę i zazdrościli mu Filistyni. Co to takiego się wydarzyło?
posłuszeństwo Bożemu Słowu daje błogosławieństwo dla naszego życia. Posłuszeństwo temu, co mówi Jezus, co mówi Bóg, daje obfite błogosławieństwo w naszym życiu. Nieważne, w jakim kryzysie jesteś dzisiaj, finansowym, dzisiaj w kryzysie uzależnienia, w strasznej może sytuacji rodzinnej, jeśli posłuchasz słowa od Boga, Bóg ci to wynagrodzi. Jeśli posłuchasz słowa od Boga, będzie zbierał, wierzę, obfite plony. Tak jak wiele świadectw było. Bóg jednych w 10 lat, innych 5 lat, innych może kilka lat, więcej czy krócej. Bóg daje wszystko. Rodzinę, żonę, dzieci, dom, pokój i najważniejsze, zbawienie, przebaczenie grzechów i wolność. Amen? Amen. Więc powróćmy do psalmu jeszcze przez chwilę, 91. I popatrzmy na następne wersety, które mówią tak. Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Przyjechali kiedyś do nas misjonarze z Ukrainy. Przyjechali samochodem z samego Kijowa do Polski. I kiedy wracali z Polski do Kijowa, coś bardzo ciekawego się stało z ich Ładą. Kto wie, że to dobry samochód? Jechali tą Ładą i kiedy jechali tą Ładą, nagle zabrakło im paliwa. Zanim zabrakło im paliwa, coś ciekawego widzieli, tak jakby w chmurach widzieli jakby postać anielską. Tak składali tak świadectwo, że po raz pierwszy patrzą na chmury i widzą, tak jakby te chmury się układały w postać anioła. I tak jadą i myślą, to niesamowita taka ta wizja, czy niesamowity ten obraz, nigdy czegoś tego nie widzieli. I jadą i nagle im się, a to zaczęła się już noc robić, było ciemno już, skończyło paliwo, a zawsze tankowali dalej i zawsze wystarczało im paliwa na dłużej. I właściwie nawet widzieli gdzieś tam w oddali, wiedzieli, że jest stacja benzynowa, ale to było kilka kilometrów pod górę. Noc, małe dzieci, oni z tą Ładą i mówią, Boże, co tu zrobić? A ta droga, którą jeździli, niewiele samochodów, którą jadą. I próbują zatrzymać kogoś, ale ktoś popędził. Nie ma więcej samochodów. Co zrobili? Wysiedli z samochodu i zaczęli pchać pod górę. Oni, małe dzieci, dzieci bardziej w samochodzie, pchają, zmęczeni po pierwszych 100 metrach. Drugie 100 metrów, mówią, strasznie ciężko. Spoceni strasznie, zmęczeni. I tak, co to ludzie robią? Biadolą i szemrzą. Mówią, Boże, dlaczego się skończyła ta benzyna? Co się takiego stało? Co się dzieje? Boże, uczyń cud, żeby samochód pojechał. Cudu nie było, musieli pchać. Pchali. Kto wie, że jak się pcha, w końcu się dopcha. Dopchali do stacji benzynowej. Zatankowali samochód i zaczęli jechać. I kiedy zaczęli jechać, widzą straszny wypadek. Otóż duży samochód ciężarowy miał przyczepę i ta przyczepa się odczepiła i samochód był zmasakrowany, który właśnie jechał za nią. A to był samochód, który ich wyprzedził. Zdali sobie sprawę, że Boże aniołowie w szczególny sposób, że Bóg zaczął ich strzec, bo gdyby nie to, to być może oni byliby uczestnikami tego strasznego wypadku. Czemu tak jest? Nie wiem. Ale wiem, co mówi Biblia. Biblia mówi tak. Aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Mogę pastora i brata Janusza najbliżej? Chodźcie tutaj. Na chwilkę tylko. Chodźcie, tak? Ja tak tylko na chwilę będę tak jak Jezus. Jesteście... Albo nie jak Jezus, nie. Teraz będę jak każdy z nas, tak? Aniołowie, tak? Jasnych tutaj przebraniach. A ja tu zwykły szarak. I jeśli ja przyjmuję co do swojego serca, oddaję Jemu swoje życie, co się ze mną dzieje? Biblia mówi, Bóg nakazuje swoim aniołom, aby mnie i ciebie strzegli. Czyli tak, idziecie za mną, gdziekolwiek idę. Czyli gdziekolwiek ty idziesz, aniołowie idą za tobą, aby cię strzec. Gdziekolwiek idziesz, czy blisko, czy daleko, nie wiem, cokolwiek się dzieje, próbujesz nawet złe jakieś miejsce, cokolwiek, aniołowie ciebie strzegą, tak? Chcę, żebyśmy zobaczyli to. Jesteś jak człowiek,
który jest w szczególny sposób w Bożym sercu, jeśli Jezus mieszka w tobie. Bo Bóg aniołom swoim poleca, aby ciebie strzegli teraz, kiedy wyjedziesz z tego miejsca, z Ustronia, z nieupamiętania. Aniołowie Boży są po to, żeby ciebie strzec. Nie wiem, jak to jest, tego nie rozumiem, jak on to robi, my ich nie widzimy. Ja to robię, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda ta Boża zasada, ale tak się dzieje. Ha, tam Biblia jeszcze więcej coś mówi. Na rękach nosić cię będą. Byś nie uraził o kamień nogi swojej. Czyli co to oznacza? Będą szczególne sytuacje, które będą naprawdę ciężkie w twoim życiu, a Bóg jest w stanie ciebie przez swoich aniołów unieść, podnieść, by nic się nie stało. Tak, to słowo to jest proroctwo o Jezusie Chrystusie. I to jest przede wszystkim powiedziane o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Ale powiem wam, jeśli Jezus mieszka w tobie, Jezus mieszka w tobie, to wiesz, że te same zasady są dla tych, w których mieszka Jezus. Jeśli tak jest, zrób wszystko, co możesz, by wyjechać stąd z mieszkającym Jezusem w swoim sercu. Zrób wszystko, co możesz, aby Jezus naprawdę mieszkał w tobie, a ty był pod Jego osłoną, ochroną. By ciebie strzegł, prowadził, Jego aniołowie będą ciebie strzec. Nawet będą się cuda dziać, ażeby ciebie ochronić. Chroni twoje serce, twojego ducha, twoją duszę, nawet twoje ciało. Bóg jest w stanie zrobić wszystko. I popatrzmy jeszcze dalej. Byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i żmij, lwiątko potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo znaj mnie moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Jeszcze chcę zwrócić naszą uwagę na ten werset. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Co masz robić, kiedy wyjedziesz stąd? Wzywaj Boga. Wzywaj Jezusa. Wołaj, Jezu, pomóż mi żyć zwycięskim życiem. Jezu, poprowadź mnie każdego dnia. Zwracaj się do Jezusa najczęściej, jak tylko możesz. Niech Jezus będzie pierwszym imieniem, jakiego wzywasz. Niech Jezus będzie najważniejszą osobą w twoim życiu. Wzywaj mnie. Biblia mówi, wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Nawet będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Czy to nie są niesamowite obietnice? Mogliśmy o nich mówić wiele, ale powiem tylko jedno świadectwo tutaj. Jest taki pastor, nazywa się Bill Johnson. I on głosił, że mamy modlić się o ludzi, głosić Ewangelię, a jak są chorzy, też się modlić o uzdrowienie. I mamy być otwarci na działanie Ducha Świętego w życiu. I pewien młody człowiek stał w sklepie, takim dużym sklepie, kilku chyba kondygnacyjnych gdzieś w Stanach Zjednoczonych, w kolejce do kasy z zakupami. I kiedy tam stał, Duch Święty zaczął mu objawiać, że Bóg chce przez niego uzdrawiać ludzi, że chce, żeby on się modlił o ludzi. I on tak stoi, a przed nim stoi człowiek z zabandażowanym okiem. I on tak stojąc w tej kolejce, ten młody człowiek z kościoła mówi, przepraszam Pana, czy chciałby Pan, żeby pomodlić się, żeby Pan Bóg uzdrowił Pana oko? A on mówi, no dobrze. I kiedy się pomodlił, wydarzył się cud. Człowiek zaczął odbandażowywać to oko i mówi, nic mnie nie boli i widzę i wszystko jest w porządku. Podekscytowany. I w tym momencie Bóg dał takie, znowu słowo, takie myśli, nazywamy to słowo objawienia czy słowo wiedzy, że jest w tym domu towarowym ktoś jeszcze, kto potrzebuje uzdrowienia i Bóg chce go właśnie teraz uzdrowić. I co postanowił zrobić? Podszedł tam do kasy, tam gdzie są takie mikrofonki i pyta się, przepraszam panią, czy ja mogę tu coś ogłosić. Kiedy ten człowiek, który był chory na oko, ten bandaż zdjął i zaczął wszystko pokazywać, ta kobieta była tak zadziwiona, że aż oniemiała, czy prawie zemdlała. Więc on wziął ten mikrofonik i mówi tak. Jest tutaj w tym domu towarowym kobieta chora na biodro, ale jeśli pani przyjdzie do kasy numer 5, Bóg chce panią uzdrowić, chcemy się o panią modlić. I za chwilę mówi, a jeszcze jest tu jeden człowiek, gitarzysta, który ma chorą rękę, nie może grać, ale jak Pan przyjdzie do kasy numer 5, to się o Pana pomodlimy. I co się dzieje? W tym momencie, kiedy to usłyszał menadżer sklepu, a w tym stanie nie można oficjalnie, publicznie się modlić, wybiega ze swojego biura i biegnie do kasy numer 5, ale zanim dobiegł, znalazła się kobieta i znalazł się gitarzysta, mężczyzna
I pomodlili się razem z dopiero tym, który właśnie został uzdrowiony. Pomodlili się i Bóg uzdrowił ich wszystkich. Telewizja CNN o tym usłyszała. Zrobili wywiady i przyjechali do tego pastora Billa i mówią: pastorze, my chcemy się dowiedzieć, jak pastor trenuje tutaj ludzi w swoim kościele i jak pastor wysyła grupy modlitewne, które chodzą po centrach handlowych i uzdrawiają ludzi. A on mówi: nie, ja nic takiego nie robię, my z tego nie robimy. Mówił: nie, nie, my mamy tutaj nagrane historie ludzi. A on mówi: to wy nic nie rozumiecie. Ludzie z naszego kościoła po prostu czasami robią też zakupy, gdziekolwiek są, po prostu się modlą. I co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że kiedykolwiek będziemy wołać do Boga z jakąkolwiek sprawą, czy swoje mamy potrzeby, czy potrzeby innych, Bóg będzie słyszeć, aby nas uzdrawiać. Biblia mówi: będę z nim w niedoli, czyli w kryzysie. Wyrwę go i czcią obdarzę, długim życiem nasycę go. W Stanach Zjednoczonych był pewien człowiek, nazywał się pan Yates. I sytuacja była taka w jego życiu, że on mieszkał na swojej ziemi, miał jakiś kawałek ziemi i był bardzo biedny. Korzystał z pomocy społecznej, nie był w stanie wyżywić siebie i swojej rodziny. I pewnego dnia przyjechała jakaś ekipa ludzi z jakimiś wielkimi wiertłami i mówią: chcemy zrobić odwierty na pana ziemi. Kiedy zrobili te odwierty, okazało się, że na głębokości 300 metrów znajdują się złoża ropy naftowej. I pan Yates jednego z dnia stał się bardzo bogaty. I o czym chcę powiedzieć? My przez wiele lat czasami żyjemy w takim duchowym ubóstwie. Żyjemy w taki sposób, że wydaje nam się, że to jest niemożliwe, by żyć w wolności od grzechu, w wolności od nałogu, by być człowiekiem, który zna Boga. I nagle Bóg przychodzi i zaczyna wiercić w twoim sercu taką dziurę. Duch Święty zaczyna taki odwiert. Przez te wszystkie świadectwa, przez słowo, jakie jest głoszone, zaczyna słyszeć o tym, że Jezus ciebie kocha. Zaczyna słyszeć o tym, że Jezus ma wspaniały plan dla twojego życia. Zaczyna słyszeć o tym, że Jezus umarł na krzyżu nie tylko za wszystkich, ale za ciebie osobiście. I zaczyna słyszeć o tym, że On chce zamieszkać w twoim sercu. I zaczynasz słyszeć o tym, że On tak bardzo ciebie kocha, że umarł za ciebie na krzyżu i zmartwychwstał i chce dzisiaj dostać się do twojego serca i puka do twojego serca i tam głęboko wiercić dziurę i mówisz: nie wiem, co zrobić, nie wiem, co zrobić. Powiem ci, możesz stać się duchowo bogaty. Możesz stać się człowiekiem przemienionym, nowonarodzonym. Możesz stać się człowiekiem, który w środku swojego kryzysu otrzyma obfite życie od Boga. Możesz przeć to, co mówi Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Jezus mówi: przyszedłem po to, by dać wam życie i to życie jakie? Obfitości. Bóg ma obfite życie dla was, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie, dla każdego z nas. I możesz usłyszeć o tym, że to życie obfite jest możliwe tylko dzięki Jezusowi, Jego łasce i tylko dzięki temu, że On przelał swoją krew za twoje grzechy, że umarł na krzyżu, że został przybity do krzyża i żyje dzisiaj i zmartwychwstał. Czy chcesz otworzyć się na tego Jezusa dzisiaj? Czy chcesz pozwolić, aby ten Jezus zamieszkał w tobie, aby On mógł mieszkać w tobie, a ty byś mógł mieszkać w Nim i aby to, o czym mówi Biblia, stało się rzeczywistością twojego życia? Ostatni werset mówi tak: długim życiem nasycę go. Jak długim życiem Bóg chce ciebie nasycić? Dłuższym, niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Bóg ma dla ciebie wieczne życie. Amen. Bóg ma dla ciebie długie życie, które nigdy się nie skończy. I Biblia mówi: i ukażę mu zbawienie moje. Bóg chce dać ci zbawienie od twoich grzechów, nałogów i wszelkiego zła i grzechu. Amen. Bóg chce dać ci zbawienie dzisiaj, ale pozwól dzisiaj, aby Duch Święty zadziałał w twoim sercu i podejmij decyzję pójścia za Jezusem na 100%.